Radni największego miasta w województwie śląskim uchwalili największy w historii budżet miasta. Jednak po raz pierwszy Katowice mają deficyt operacyjny. Oznacza to, że wydatki bieżące nie bilansują się z dochodami. Zabraknie ponad 35 milionów złotych. Nie przewidywaliśmy w przeszłości tego, że jednak jest coś takiego jak cykl koniunkturalny i kiedyś może być gorzej. Więc gdybyśmy pewnego rodzaju oszczędności i trochę bardziej oglądali tą złotówkę na lewo i prawo we wcześniejszych latach, teraz byłoby pewnie dużo łatwiej, no ale na całe szczęście się udało i myślę, że to nie jest moment taki, żeby w tej chwili gdzieś drzeć koty o to, jak powinien ten budżet wyglądać. Jak zapewnia prezydent Katowic, najważniejsze miejskie inwestycje nie są zagrożone. Jednak taka deklaracja władz dużo kosztuje, bo na przykład budowa stadionu miejskiego będzie wymagała emisji obligacji na kwotę 150 milionów złotych. Mamy dużo oszczędności z lat ubiegłych. Te oszczędności są zaangażowane teraz. Zmieniamy sposoby finansowania deficytu, który też jest dość wysoki, bo 366 milionów, ale ten deficyt będzie pokrywany nie z kredytów, a z obligacji, które są znacznie mniej oprocentowane i nie mają tego takiego dynamizmu wynikającego ze zmiany stopy oprocentowania. Katowice straciły jak wszystkie samorządy na zmianach podatkowych polegających na zmniejszeniu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz firm. Dochody Katowic z udziału w PIT w 2022 roku były niższe od roku poprzedniego o 92 miliony złotych. To może nie za wiele przy 3-miliardowym budżecie, ale przy galopującej inflacji i rosnących kosztach energii liczy się każda złotówka. Niektórzy radni liczą na to, że sytuację odmienią przyszłoroczne wybory. Myślę, że wszyscy mają nadzieję, że rola samorządów znów zostanie wzmocniona, że te środki będą płynęły do samorządów, że wraz z zadaniami, które są zlecane samorządom, również za tym pójdzie finansowanie. Mam nadzieję, że pojawi się większa niezależność, jeżeli chodzi o konstruowanie wydatków. W przyszłym roku wydatki z budżetu miasta wyniosą ponad 3 miliardy 66 milionów złotych, a łączne dochody ponad 2 miliardy 703 miliony złotych. W najbliższych latach zadłużenie miasta będzie cały czas rosło. Na koniec 2023 roku wyniesie 844 miliony złotych, a rok później 947 milionów złotych. Wszystkie długi z tytułu kredytów i emisji obligacji mają zostać spłacone do 2045 roku. Duża awaria wodociągu w Goczałkowicach-Zdroju. W środę po godzinie 16 rozszczelił się rurociąg przy ulicy Źródlanej. Woda pod dużym ciśnieniem wypłynęła na okoliczne ulice i zaczęła zalewać posesje mieszkańców. Płynący strumień przypominał rwącą rzekę. Płynęła cała struga tą ulicą i tą częścią pola, także tu się przelewało przez halę, przez całą posesję. Mieliśmy ponad metr wody. Spore szkody? No szkody, no zalane jest, te materiały to szybko wywozili, w domu po prostu do kotłownia jedna, druga zalana była. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zalanych zostało kilkanaście posesji, ale nikt nie został poszkodowany. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 27 zastępów Straży Pożarnej, w tym jednostki z Pszczyny, Bielska Białej, Tychów i Jastrzębia Zdroju. W akcję zaangażowano też strażaków ochotników z całego powiatu. Pierwszy raz mieliśmy styczność z taką sytuacją, kiedy tak naprawdę woda zalewa nas od ziemi, tak? Gdzie woda wybija z taką intensywnością, gdzie tworzy w zasadzie rzekę, która płynie głównymi ciągami komunikacyjnymi na terenie sołectwa, tu mowa o Goczałkowicach-Zdroju. No i ciężko jest zablokować przepływ rzeki, tak? Dlatego w zasadzie nie dysponujemy żadnym sprzętem, który można było zastopować przepływ tej rzeki, a jedynie możemy próbować zmieniać jej bieg, regulować w jakiś sposób i też takie działania były prowadzone, polegające na tym, żeby uregulować w pewien sposób ten bieg tej rzeki i skierować ją na tereny mniej użytkowane, tam gdzie nie ma budynków i różnych zabudowań. Główne działania zostały zakończone wczoraj w nocy, ale jeszcze dziś strażacy prowadzili na miejscu prace porządkowe. Nasze działania koncentrują się obecnie na sprzątaniu ulic i przywracaniu pełnej przejezdności tych dróg. Jednocześnie dokonujemy oględzin w terenie w zakresie szkód w infrastrukturze gminnej. Co ważne dla mieszkańców, jesteśmy w stałym kontakcie z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów, czyli właścicielem tego uszkodzonego rurociągu. Prowadzimy rozmowy w celu stworzenia mieszkańcom jak najprostszej ścieżki zgłaszania szkód.
do GPW. Rurociąg, który uległ rozszczelnieniu, jest dużych rozmiarów. Ma średnicę 1,80 m i długość 25 km. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną jego rozszczelnienia się. Teraz trwają takie badania techniczne i trudno wyrokować. Wczoraj na zarządzaniu kryzysowym, które zwołaliśmy w siedzibie Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, byli obecni zarówno właściciele rurociągu, czyli GPW, jak i też dyrektor kopalni Silesia, no i przedstawiciele naszych służb, i będą szacowane z jednej strony straty, a z drugiej strony będzie badana przyczyna tego rozszczelnienia się rurociągu. W czwartek Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów poinformowało mieszkańców, żeby ci zgłaszali do spółki szkody za pośrednictwem poczty elektronicznej. Były dyrektor TVP Katowice, a później pracownik tej stacji, Tomasz Szymborski, został zawieszony w obowiązkach. O sprawie jako pierwszy poinformował branżowy portal Press.pl. Tomasz Szymborski został zawieszony mniej więcej w tym samym czasie, gdy w TVP Katowice doszło do zmiany na stanowisku dyrektora. Wówczas Maciej Wojciechowski został odwołany, a zastąpił go Łukasz Miąsik. Na razie nie wiadomo, dlaczego Tomasz Szymborski został zawieszony. Sam nie chciał dziś komentować w rozmowie z TVS tej sprawy. Komentarza odmówił nam także obecny dyrektor TVP Katowice. Zapytaliśmy o powody tej decyzji drogą mailową również biuro prasowe TVP, ale do czasu emisji materiału nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Według Press.pl Szymborski miał zostać zawieszony za nieprawidłowości w pracy z dziennikarzami, których dopuścił się 4 lata wcześniej. Na tę decyzję nie miała wpływu komisja antymobbingowa TVP, która działała w katowickim ośrodku od listopada. Po obfitych opadach śniegu trzeba odśnieżać nie tylko drogi i chodniki. Coraz grubsza warstwa śniegu zalega bowiem na dachach, a to może być bardzo niebezpieczne. Metr sześcienny puchu waży około 200 kg, ale już lodu to jest ciężar około tony. W przypadku budynków użyteczności publicznej problem, tak jak tu w centrum Katowic, rozwiązują służby. W związku z intensywnymi opadami śniegu, które wystąpiły w ostatnich dniach w naszym województwie, Straż Pożarna odnotowała ponad 160 interwencji, ale głównie były to zgłoszenia związane z usuwaniem powalonych drzew, połamanych konarów przez obciążenie wynikające ze śniegu. Natomiast niebezpieczną sytuacją również jest zaleganie śniegu na dachach. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wszystkimi innymi dachami muszą zajmować się właściciele i zarządcy budynków. Jeśli na bieżąco się nie odśnieża, to śnieg może stanowić zagrożenie. Na osiedlach mieszkaniowych występują miejscowo takie problemy. Są zresztą one obserwowane cały czas i dotyczą ewentualnie usuwania śniegu z daszków nad wejściami, nad balkonami, nad galeriami, gdzie są trudniejsze jakieś operacje. Wtedy wynajmujemy służby specjalne, zewnętrzne, ale generalnie nasi pracownicy mają uprawnienia do pracy na wysokościach. Straż Pożarna apeluje, żeby zimą nie patrzeć tylko pod nogi, ale zwracać również uwagę na to, co nad głową. Właściciele nieruchomości powinni monitorować sytuację. Nie tylko dlatego, że ciężki śnieg może uszkodzić dach. Topniejący śnieg zwisający z dachu może spaść i zrobić komuś krzywdę.